Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w tej chwili, można powiedzieć, pęka w szwach, ponieważ schronisko przyjęło zwierzęta ze schronisk z zalanych terenów na Opolszczyźnie. To nie pierwsza taka sytuacja, bo w momencie, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, też przyjmowało tutaj zwierzęta. To sprawia, że tak naprawdę trzeba zrobić tutaj generalne porządki, żeby przygotować więcej miejsca na przyszłość, na większą ilość boksów, a być może w trochę dalszej przyszłości wybudować po prostu nowe, większe schronisko. Oczywiście zwierzęta, których jest tutaj dużo, czekają cały czas na adopcję i na domy tymczasowe. Jak wygląda teraz sytuacja właśnie u Was z ilością zwierząt i czy faktycznie dalej ktoś, kto chce wziąć na dom tymczasowy zwierzę, może po prostu przyjść? Jak to wygląda proceduralnie? Proceduralnie sprawdzamy taki dom tymczasowy, jeżeli jest wszystko ok, takie zwierzę trafia na dom tymczasowy. Nam są na ten moment bardzo potrzebne, ponieważ schronisko, jak pani zauważyła, pęka w szwach, dlatego że przyjęliśmy około 30 psów z Konradowej, czyli z zalanego schroniska pod Nysą. Mamy około 200 kotów. Tak naprawdę nie mieścimy się już z nimi i tutaj byśmy bardzo potrzebowali wsparcia. Porządki, które robimy, mam nadzieję, że sprawią i spowodują, że będzie więcej miejsca na nowe miejsca, na nowe wybiegi, na kontenery, w których będziemy mogli zamontować szafki dla większej ilości wolontariuszy. Właściwie temu przyświeca całe to sprzątanie. Wolontariat wygrany z Górażdżami. Pierwszy raz dla zwierząt, nie dla ludzi, z czego się bardzo cieszymy. Dużo się tutaj dzisiaj dzieje. To nie jest Wasza pierwsza akcja taka pomocowa dla różnych instytucji, ale tym razem jest to schronisko. Ile tu jest osób? Dlaczego zdecydowaliście się tak naprawdę, żeby tutaj wesprzeć to schronisko? No i jaki macie plan działania? Tak jak pani wspomniała, już od kilku lat działamy wraz z Fundacją Górażdże. Cieszę się, że mamy tak ogromną liczbę wolontariuszy tutaj. Współpracowaliśmy już od kilku lat i z fundacją, i z wolontariuszami. Kiedyś w hospicjum dla dzieci w Opolu, tym razem, jak pani wspomniała, tutaj właśnie w schronisku. Jest ile tu osób dzisiaj działa i jakie macie zadanie? Za zadanie mamy rozebrać wojlerę, która stoi tutaj niepotrzebna. Na jej miejscu stanie kiedyś staną kojce. Generalnie chodzi o porządki. Porządki w magazynie i porządki z wojlerą. Trzeba usprzątnąć teren, rozebrać wojlerę. To są nasze zadania na dzisiaj, a osób mamy tutaj blisko 30. Ale to nie jedyne Wasze wsparcie, bo wiem, że wspieracie też na swój sposób finansowo schronisko. Tak, zakupiliśmy karmę dla kotów, zakupiliśmy żwirek dla kotów, zakupiliśmy też kilka regałów, które zostaną dzisiaj złożone w tym magazynie. Młodych wolontariuszy, którzy przyszli dzisiaj sprzątać schronisko i którzy pomagają tutaj bezdomnym zwierzętom, też nie brakuje. Kacper, co ty dzisiaj tutaj robisz? Pomagasz sprzątać, czy masz jakieś inne zadania? Sprzątamy jakby tutaj te takie budy, bo jak widać tutaj jest dużo tych bud, ale chyba psów jest jeszcze więcej. No i tam są takie już starsze i chcemy też o nie zadbać, żeby one były jednak. A czy wy macie na przykład zwierzęta, macie jakiegoś pieska w domu czy kotka? Tak. Ja mam pieska, nazywa się Rocky. Jest taką trochę mieszanką, bo jego tata był chyba labradorem, a mama czymś innym. Czyli jest trochę większy, trochę inny ma pysk, ale no jest też dużym psem. Praca tutaj w RE, kontenerów jest mnóstwo, ta wiata to tutaj stała przez lata, nazbierało się mnóstwo różnych rzeczy, no i proszę powiedzieć jeszcze, co tutaj, jakie plany, bo na razie jest porządkowanie, no ale co dalej? W dalszej części po porządkach, czyli po wywiezieniu tych wszystkich odpadów właściwie, można powiedzieć, gromadzonych przez lata. I tu zwracam się już od razu z apelem do naszych mieszkańców. Jeśli chcecie oddać kołdrę, koc, nie wrzucajcie nam tutaj tego do kosza, bo my to wszystko musimy przyjąć i właśnie stąd są te porządki. Jeżeli chcecie oddać, to zawsze musi być to sztuczna kołdra, gruby koc. Może być użyty, ale oszczędźcie nas w materacach, oszczędźcie nas w kołdrach puchowych, pierzastych. W tym bardzo prosimy o oszczędność, bo właśnie to wyrzucamy. Nie zdążyłam policzyć, ile nas tutaj jest, bo cały czas się ktoś przemieszcza, zmienia swoją pozycję, że tak powiem, gdzie jest. No, ludzi tutaj jest trochę. Z całego serca im dziękujemy, dziękujemy Górażdżom, a ja osobiście też dziękuję zastępcy naczelnika, panu Sebastianowi Smolińskiemu, bo nam pomaga z kontenerami, właściwie od momentu powodzi jest cały czas ze schroniskiem i tu z mojej strony wielkie dzięki ogrodowi zoologicznemu również, który tutaj oporządza nas pod kątem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o te porządki, panu Adamowi Bachry, bardzo dziękuję.
No i wszystkim wolontariuszom, zebranym tu osobom, no Górażdżom ponad wszystko. Jestem z nich dumna. Zobaczymy na czym dzisiaj staniemy. Ja liczę na to, że staniemy na fantastycznie wysprzątanym schronisku i miejscem pod nowe boksy. A oczywiście, pomimo, że chętnych do pomocy nie brakuje, to zawsze można tutaj przyjść i zawsze znajdzie się coś do pracy.